Okej. Okay. A więc po 3 minutach gadania do siebie. Witam was jeszcze raz na streamie. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować przygodę w Convergence. I tu właśnie czytałem opis Kamil. Ale oczywiście czytałem go chyba sam dla siebie. Więc możecie sobie tutaj przeczytać. No i to jest wszystko. Więc dobra, więc może zaczniemy najpierw od oddania tych rzeczy, które tu mamy. Do przekazania Eli i tak dalej. I przy okazji właśnie w międzyczasie po tamtym odcinku pochodziłem sobie trochę tu po Antresoli. Odwiedziłem też te trzy miejsca, w których byliśmy, czy kultywator, ścieki w slumsach oraz fabrykę drewna. I tam również starałem się poodkrywać jeszcze te rzeczy, których wcześniej nie mieliśmy. W sumie wiecie co? Jest trochę głośno ta gra. Zająłem ściszę, tak może o połowę. Okej. Okay. No. Więc tam pochodziłem, pozdobywałem trochę rzadkich części plus jedną kalei do Lilii. Co odbierzemy teraz? Nowe barwy. Ja cię tak często nie widuję. Jak ci mija dzień? No więc mija. No dobra, pamiętaj, żeby mówić mi o wszelkich modowych nowościach na mieście, tak? Muszę być przecież na bieżąco z trendami. Co powiesz na ostrza zamiast spodni? Aż ścina towarzystwo z nóg. Ciekawe. Nie mam nic przeciwko metalowym dodatkom. Podobno to trend prosto z Piltover. Okej. No nic, do zobaczenia później. Chodzi tu oczywiście o Kamil. Z którą ostatnio walczyliśmy. Więc mamy jedną nową barwę. Wszystkie trendy zaczynają się w zaum. Soczek. No dobra. Pograjmy se nią trochę. I mamy aż dwie nowe smugi Z. Nigdzie indziej nie znajdziesz takich barw. Więc mamy indygo, czyli taką niebieską. I północ. Weźmy tą północ może. Taka ciemna, no dobra. Zagrajmy tak. Spogadajmy z Corinem. Wie pan może coś na temat Kamil z rodu Ferros? A. Stalowy cień. W Piltover jest w zasadzie legendą. Nie słynie z wystąpień publicznych, ale jej dokonania wzbudzają szacunek i strach wśród wielu. Czym ona się właściwie zajmuje? Zbiera informacje na temat potencjalnych zagrożeń dla rodu Ferros. Jest w tym świetna. Teraz to bardziej maszyna niż kobieta. W Zaun uchodzi raczej za potwora. Mamy nawet taką rymowankę. Nigdy nie słyszałem żadnej rymowanki. Palce z dala od kieszeni, od zieleni rączki precz, bo w szpileczkach przyjdzie pani i paluszki utnie wnet. Okej. Okay. Ostrożnie z tą Kamil. Teraz no. To już bardziej maszyna niż kobieta. No. A, co, oddajmy go i odbierzmy zębatki. Nakręcany zak. Wyciek chemicznej substancji to nie powód do radości, ale procesy, jakie zachodzą między reagentami, gdy pozostawi się je same sobie, są zadziwiające. Mogą z tego wyniknąć ciekawe związki. Okej, okay, więc mamy już 7 nakręcanych bohaterów z 12. Czyli jeszcze zostało 5. Ciekawe, kto jeszcze się pojawi. Dobra, czyli teraz tak. O, czemu mam z nią pogadać? Na pewno znajdę coś, co ci się spodoba. Zobaczmy tą niebieską. Okej. Okay. Zobaczmy, co możemy z tobą zrobić. A, weźmy to. Północ.
No dobra, chodźmy pogadać z nimi. Pogadać. Zdobyć od nich jeszcze kilka rzeczy. Coś potworzyć, no, potworzyć coś. Może wrzucić jakiś nowy gadżet. I polecimy dalej. Okej, mamy 12 gadżetów do stworzenia. W tym nowe. Nieodkryte skrzynie i listy. Aha, dobra. W sumie to widzieliśmy już. Dobra. Wrogowie niskim są podświetlani specjalnie, namierzając siatkę, mogą zostać natychmiast pokonani. To jest to. Szczerze mówiąc, nie wiem. To może na koniec to zostawię. Jako taki, żeby wymaksować grę. Nie. Myślę o tym. Albo o tym. W sumie mogę stworzyć ich więcej. A, stwórzmy to. Stwórzmy to. I... O, Echo będzie dodawać więcej obrażeń, kiedy nie ma ładunków przewinięcia. Tego raczej nie chcę. To też nie. Nie. Dobra, zostawmy na razie. I teraz zobaczmy gadżety. Więc ja mam jedno wolne pole. Czyli teoretycznie mogę wziąć to. Albo coś z tego, co wyrzuciłem wcześniej. Myślę, że wezmę z powrotem to. I tak na razie zostawimy. To jest większe obrażenia od dysku. I jedno przewinięcie więcej. Zanim porozmawiam z nim, chodźmy jeszcze. Tak. Siemka, Ranks. Walczyłeś kiedyś z kimś, kto. Jakby to powiedzieć, opiera się na pracy nóg? Jasne, dobra strategia. Ciężko zbliżyć się i uderzyć kogoś, kto potrafi zasadzić mocnego kopa. Chyba właśnie po to używasz tych swoich zabawek, co? Żeby zdobyć przewagę. Moje wynalazki to nie zabawki. Masz potencjał, Echo. Jak już tutaj skończymy, to cudza praca nóg i kopniaki nie powinny stanowić dla ciebie problemu. Dzięki, Ranks. Dobra, co tam? Okej. Doskok z siekotłukiem. Echo rzuca się do przodu z siekotłukiem, atak ten pozwala przebić się przez wrogów. Chrono parowania. Generuje ładunek przewinięcia za każdym razem, gdy uda mu się sparować atak wroga. A tu kumuluje moc w czasowstrzymywaczu. A weźmy to. Nie tak źle. I to. Okej. Okay. Zostaną mi 3 umiejętności. Ile potrzebuję? 320 razy 3, czyli 960. Zębatek. I będę miał wszystkie umiejętności. Dobra. Chodźmy do Aksimandera. No, halo. Okej. Okay. Hejka. Wszystko dobrze? Dobrze to będzie, jak Ruth Ferros przestanie wtrącać się w sprawy Zaun. Ruth Ferros. Absolutni mistrzowie metalurgii i hekstechowych wynalazków. Skoro ich straż wciąż stacjonuje w Zaun tyle czasu po zawaleniu się wieży, to pewnie nie znaleźli jeszcze tego, czego szukają. Miejmy nadzieję, że niedługo to znajdą, a my odzyskamy nasze miasto. Hej, nie mieszaj się do rodu Ferros, mówię ci. Okej, czekajcie chwilę. Tylko szybko coś zrobię. Dobra. Okej. Oddajmy mu artefakt z kultywatora. Tutaj jest cała historia. Ładunek przewinięcia, okej.
Storia rodu Ferros. No, możesz na sobie przeczytać. Ja nie będę tracił na to czasu, powiedzmy. Okej. Okay. Ojojojoj. No dobra. Chodźmy na dół. Teraz pogadać z Lemem. Lem, jak ty to robisz, że zwierzęta ci tak ufają? Też im ufam. Zwierzęta są bardzo szczere. Nie kłamią ani nie ukrywają swoich uczuć. Nie muszę zgadywać, czy robię coś dobrze, czy źle. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. O! Dobra, dobra, już lecę. No to ruszamy na ekspres Sintixi. Okej, udaj się do zachodniej antresoli, spotkaj się z przyszłym jako przy wejściu do gąsienicowozu. Ha, tutaj. No dobra. To chodźmy tam. Przy okazji dowiedziałem się też właśnie takich ciekawych rzeczy. Jak odwiedzałem tam te miejsca, w których już byliśmy. Na przykład się okej, podejrzany interes. Dowiedziałem się, że dla przykładu, jak wejdziemy do właśnie na przykład do takiej fabryki drewna, to w dowolnym momencie przebywając w tej fabryce drewna, mam w tutaj ustawieniach opcję opuść obszar, żeby go szybko opuścić. Plus wejście do pokoju, gdzie walczyliśmy w danym miejscu z bossem, automatycznie teleportuje nas na tak już poza to miejsce właśnie. Czyli nie ma ponownych walk z bossami. O. Tam na dół nie możemy jeszcze iść. I wrogowie się tam też odnawiają. Ogólnie się praktycznie wszędzie odnawiają wrogowie. Nawet tu jak teraz będziemy szli, to tych, których już pokonywałem, to się pojawią ponownie. Zgaduję. Dobra. Do góry. Już znamy. O, jakieś dwie zębatki. Dobra. Cały czas tu, nie? Tak. I dołem, dobra. Ciekawe, jaką umiejętność teraz dostaniemy. O, właśnie. Ojdź. Okej. Czekajcie. Jest dodatkowy atak. Taki trochę wolny, ale jest. Spoko. Okej. Tędy, tędy. Dobra. Okej, teraz tu. O, fajnie. Dobra, nie chcę mi się z wami walczyć. Od tego też to jest. No i co? Aha, dobra. Pamiętam, że tu mogę normalnie przeskoczyć. Okej. Hej. Co jest? Słyszę gąsienicowóz. Gdzie jesteś? Znalazłem idealny sposób na pozbycie się Sintixi, kiedy już odbierzemy je po Indestrom. Dasz radę dostać się do środka i przejąć nad nim kontrolę? Mechanizm sterujący powinien być z przodu gąsienicowozu. Niedługo do ciebie dołączę. Tak, pewnie.
Jesteś pewien, że możemy ufać Kamil? Wszyscy chcemy, by Zaun i Piltover były bezpieczne, tak? Piltover. No to idziemy. Piltover. Kurde. Piltover. Nie Piltover. Over and out. Kurde, od razu. Dostałem się do gąsienicowozu. Teraz tylko... Gąsienicowóz. Dobra. Dobra, co my tu mamy? O kurde. Czyli ciągle do przodu. Praktycznie... Okej. Praktycznie widzę, że tu się nie ma jakiś... kilku dróg, tylko cały czas się idzie do przodu. Dobra. Dam radę. Okej. To chodźmy. Mhm. Co? Te gwiezdne larwy żywią się wyjątkowo nieprzewidywalnymi chemikaliami, przez co same są wysoce niestabilne. Eksplodują, kiedy je pokonasz. Najlepiej będzie się odsunąć. Ej, nie! Nie wiedziałem. Oszustwo. Wpis w kodeksie. Dobra. Nieważne. Lecimy. O, widzę, że tu wszystko wybucha. Jakiś jeszcze nowy przeciwnik. A, dowiedzmy się, co to za wróg. Hempankowy sprężynowy. Te bandziory atakują, wyskakując w powietrze z obrotem. Ich ulepszenia wykorzystujące syntiksy czynią ich wyjątkowo agresywnymi. Czy oni działają na podobnej zasadzie co ci z pałkami od... O kurde. Chememiotacz taktyczny. Ich bomby przy oklozji tworzą więcej bomb. No, tak ci z tego. Z... No, od rodu Ferros. Kto jeszcze? Czekajcie. Obejdź bariery tych wrogów za pomocą skoku fazowego i zaatakuj z bliska, żeby ich pokonać. Uważaj tylko na ataki w zwarciu. Tak, o, agenci Ferros. On tak skacze i atakuje, czy to coś innego? Rozdęty gazowy robal. Zadając obrażenia przy dotyku i... Aha, zadają obrażenia przy dotyku, eksplodują po kilku chwilach, jeśli zostaną zaatakowane. Mhm. Działają tak samo. Okej. Dokładnie tak samo działają. O, jeszcze nie topesz. Okej. Okej, czyli rozumiem, że tu wszystko wybucha. Wszystko robi boom. No i wrzodeniak też. Okej. O kurde. Dobra. Jest pojemnik. Jest rzadka część. Okej. Halo. Dobra. Co ja robię? Ała! Dobra. Dobrze idę.
No to idziemy do gąsienicowozu. Ciekawe, z kim tu będziemy walczyć. No, powiem szczerze, że nie mam bladego pojęcia. Nie mam nawet pomysłu na to, z kim by tu można było walczyć. O, jeszcze ten. O kurde! Okej. Biegobomb Syntixii. Te bombowe zabawki eksplodują po krótkiej walce, zadając jeszcze większe obrażenie na jeszcze większym obszarze niż ich chemtechowe odpowiedniki. No dobra. No dobra, fajnie. Co to są za te jakieś te rzeczy na dole? Zgaduję, że są powiązane z nową mocą. Tak tylko mi się wydaje. No, czemu? Ja tak robię. Okej. Co to jest? Chemtechowy wytwórca. Ich ogromne młoty tworzą flary Syntixii, które rzucają w powietrze. Masakra. Ja już prawie... Ja cały czas na jednym HP lecę. Praktycznie. Okej. Teraz w drugą stronę. O, proszę. Vale! Natychmiast zatrzymaj ten pociąg! I oddaj Syntixii! Podejrzewaliśmy, że tu przyleziesz i będziesz chciał przywłaszczyć sobie nasze Syntixii. I wiesz co? Bierz je sobie! O czym ty mówisz? Co? Chciałeś Syntixii? Więc je masz! Aha! Czy to są te kulki? Masz się dobrze, Echo! Wow, wow, wow! Echo! Wow, wow, wow! Aha. Okej. Czy to jest utrudnienie teraz? Okej. Trzeba powoli się przemieszczać. Aha, dobra. A mogę to jakoś... A spowolnić je? Nie. Okej, nie mam już cofnięć. Okej. No, fajnie. Okej. To nie poszło tak, jak miało pójść. Ale okej. O kurde! Nie! Dobra. Oj, źle. Okej, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. No, w powietrzu dasza nie mogę zrobić. Okej, o kurde. Okej. A, z góry przyszedłem, dobra. Czyli może z nią będę walczyć na koniec. Albo ogólnie z obojgiem. W sumie ich dwóch jest. Dobra, zejdźmy. Zrobimy tak. A, dobra, ja mam iść tu. A, bo tu nie mogę, okej. Okej. Fajnie.
Dobra. Czaję. Okej. Dobra. Skanduję, że tam i nic nie było u góry. No. Na razie wszystko odkrywam. Chociaż w tamtych miejscach, właśnie które powtarzałem, tam teoretycznie też wszystko odkryłem, a mimo to były jakieś rzeczy, których nie mogłem zobaczyć. Dobra. Znaczy nie mam ich odkrytej w całości mimo wszystko. No nie! O nie. O, fajnie. Dobra. Fajnie. Fajnie się dzieje. Super zabawa. O kurde. No wejść. Dobra. No wejś. O kuźwa. Zapominam. Aj kurwa, ja mogę robić uniki w powietrzu. Nie w dół. Eko kuźle, co ty robisz? Hopie! Fajnie. Ja nie wiem. Co się dzieje? O co tu chodzi? Dobra, jeszcze raz. O, fajnie. O, fajnie. Boże, nie. No weźcie. O, dobra. Fajnie. Dobra. Boże, skacz, kurw! Dobra. Czy on skakać nie umie?
No przecież to jest kurcz. Boże, czemu to tyle trwało? Dobra. Aż mi się go złamał. Mamy Zixa nakręcanego. Że trudny jest ten poziom. Czemu on jest trudny? Okej. Aha. Fajnie. Hem punkowy chemik. Odsłonięci tarczą wrogowie są niewrażliwi na ataki, dlatego lepiej skupić się na nieosłoniętych. O, fajnie. Boże, nie. Dużo to syntiksi. Ja mówiłem, że ta gra jest za prosta, nie? To widzę, że dostałem wyzwania. Okej. O, nie. Nie. No i... A, kurry. Dużo tu syntiksi. Dobra. Dobra, ja troluję. Ja tak troluję. Jest niemożliwe. Dobra, troll. No po prostu troll. Dużo tu syntiksi. Troll totalny. Totalny troll z mojej strony. Fajnie. Dużo tu syntiksi. Okej. Dobra. A, dobra. Fajnie. Okej. Nie, nie, nie tworzę nic, tak nic nie mam. Okej. A, dobra. Troll. Jący nietoperz. Oho. No, coś tak czułem, że tu się coś wydarzy. Niesamowicie oczywista pułapka. Patrz, od razu zgadł. Cwany, cwany. Cwany. O, będę musiał... Będę musiał walczyć z oboma? Drake i Vale. No, zwykle podróżujemy w parze.
Ostatnie sprawy zmusiły nas do rozdzielenia się na trochę. Ahoj! Ale byliśmy okropnie zajęci oczyszczaniem najbardziej śmierdzących dzielnic Zaun. Robimy bardzo dobrą rzecz dla Zaun. Jak już będzie po wszystkim, to na pewno urządzą paradę na cześć całej rodziny Poindestrów. Dla Zarkosza, dla nas, a nawet... O co wam w ogóle chodzi? Weźcie się, odczepcie w cholerę! Dopiero zaczynamy cię poznawać, Eko! A widzisz... Zagralibyśmy w coś. Jesteście znacznie gorsi niż Zarkon. Gotowy, Eko? Damy ci trochę foru w pół sekundki. Nie, żeby ci to robiło jakąś różnicę. O, fajnie. Nie jesteś w tym za dobry, Eko. Może trzeba ci było... Trzeba ci było najpierw powiedzieć, jakie są zasady. O, fajnie. O, właśnie. Dobra, czyli ich mogę... Okej, czyli mogę ich skontrować. To nie fair, Eko. Wszystko rujnujesz, słyszysz? Halo? Ej, czemu nie mogę go bić? Czemu nie mogłem go zaatakować? No dobra. No dobra, troll. Troll. Za to poleje się twoja krew. O, fajnie. O, dobra. Dobra. No też nie byli jacyś ultra trudni, ale no dobra. Jeden plus spotkania z tymi bliźniakami. O, będzie ciekawie. Co mamy? Puls temporalny. Eko podkręca napęd 0, by wyzwolić krótki wyrzut energii, który odrzuca i zadaje obrażenia wszystkim wrogom znajdującym się w pobliżu. Umiejętności można używać również do przesuwania ciężkich przedmiotów. Ciężkich przedmiotów. Puls temporalny zużywa energię napędu 0. Okej. L1 i R1. No dobra. Zobaczmy to, bo to chyba tu mogę użyć. No. Okej. O kurde, dobra. I co mamy? A, rzadka część. Dobra. Z ciekawości... zobaczmy wrogów. Chociaż nie wiem, kogo by mi teraz miało tu dać, ale dobra. Nie wiem, kogo mi dało. Tamtą już przecież widziałem to. Dobra, tu jest Zix. Ale ja chciałem... Okej, czy jeszcze jedną umiejętność zdobędziemy? Okej. To fajnie, fajnie. Wielokrotnie wciśnij, by użyć, to wiadomo. Przetrzymaj, by następnie pójść, by użyć. Dobra. To chodźmy. Weźmy to ze sobą. Okej. Halo, słyszysz mnie? Tak, znalazłem Drake'a i Vale. Ta dwójka jest wkurzająca na maksa, ale nie sądzę, żeby mieli nam więcej przeszkadzać. Świetnie. Ja doganiam właśnie gąsienicowóz. Sprawdź, czy dasz radę znaleźć wagon kontrolny. Wtedy zasoby Syntixi Poindestrów będą nasze. Jasne. A co w ogóle zrobimy z tymi wszystkimi kryształami? Powiem ci, jak będę na miejscu. Okej. A nie możesz teraz?
No, coś czuję, że będziemy tu mieli nasz big reveal. Okej. Dobra. Czyli te duże przesuwamy, a tamto... Aha, dobra. Już wiem, co muszę zrobić. Cyk. O, to spoko w walkach będzie. Ciekawe, czy to odrzuca tylko wrogów, czy jeszcze ich na przykład ogłusza. Na przykład fajnie by było, jakby ich jeszcze ogłuszyło. Wiem, że na pewno zabija ich na hita. To na pewno. Okej. Kolejna rzadka część. No, idziemy po przodu. O kurde, ale jeszcze trochę jest drogi przed nami. Okej. Po co walczyć? Okej. No nie to. Dobra. Czy ja ją zgniotę? Czy ja to zrobię? Okej. Uwielbiam to. Dobra. Czekajcie. O, tu coś jest. Albo nie. Dotarłem do więzień z obozu. Gdzie jesteś? Prawie na końcu tego badziewia. Ja też. Tam się spotkamy i może uda nam się... A wrócić na właściwe tory? Wybacz. To była niezła jazda. Ja wciskam oba, a czasami mi nie chwyta obu przycisków. O kurde. No to grubo. Okej. Dobra. Okej, mam. Nie! O nie! Dobra. O nie! Dobra. No, halo. Ojdź. Okej. Jeszcze ich ogłusza. Jak fajnie. Okej. Ich jeszcze ogłusza. Jakie to jest fajne. Okej. Muszę iść... O, pryskobot. O, to gońmy dziada. O, fajnie. O, fajnie. O, dobra. No dobra. Za pierwszym razem na szczęście się udało. Okej, czyli idziemy tu. O, fajnie. Podejdźmy bliżej. Okej. A czekajcie, jeszcze raz. No, czyli na tej samej zasadzie, że jak się go pokona, zanim wybuchnie, to nie wybuchnie. Czemu mi czat znika? O, Kaleidolilia. O, fajnie.
Dobra. Instrukcja techniczna. Okej. I co dalej? Lecimy, dobra. Okej. Dobra. A po co to tu jest? Aha. No to fajnie. To mi miało pewnie walkę pomóc ułatwić. Okej. No dobra. O nie. Dobra. Aha, dobra, już wiem co tu jest. Zapomniałem. Dobra. Tu jest ta arena. A, spróbujmy ją. Jak nie, to się wyjdzie. Dobra. Okej. O, fajnie. Okej. Dobra. Okej. Zraz. O, fajnie. Czemu? Okej. Dobra. Dobra. Troll jakich mało. Się troluje. Ja robię takiego trolla. To jest. O, i od początku całość. No dobra. Nie to kuźwa. Dobra. No kuźwa, troll!
z mojej strony jest niemiłosierny. O, dobra. Czy ja mogę nie trollować? Aha, dobra. No przecież ja trolluję. Dobra. Ja taki troll. To jest niebywałe. Jasny, dobra. Co ja robię? To jest niebywałe. Co ja robię? O, fajnie, bez... No. Bez powrotów, bez wszystkiego. Ja troluję, nie? Strolos, lolo z mojej strony. Dobra, ja wychodzę stąd. Garniam, co mogę i wychodzę. To nie ma sensu. Okej. Ogarniam. Fajnie. Okej. No, fajnie. No, halo! Dobra, ja robię takie troll! Z mojej strony idzie. To jest niebywałe. Się w pale nie mieści. No co ja robię? Czemu ja troluję? Boże święty, już nienawidzę tego poziomu. Już go serdecznie nienawidzę. Całym swoim sercem. Aha, dobra. A mogę tam doskoczyć? A, dobra. Dobra. Tak nie mogę? Nie, dobra. To nieważne. Okej. Dobra. Czy ja już mówiłem, że ja trolluję w tej grze?
dzisiaj. Nie bywało. Okej. Aha, tu mam rzeczy do niszczenia. Dobra, zdrowie to, czyli boss fight. Z kim? Świetna robota. To nie wszystkie kryształy Syntixi, jakie mieli po Indestrowie, ale sporo ich tu jest. Okej. No, powiedziałeś mi w końcu. Jaki masz plan na pozbycie się Syntixi? No dobra. To zabrzmi jak szaleństwo. Ale wysłuchaj mnie. Nikt w Zaun nie będzie musiał się przejmować żadnymi Syntixi, jeśli kryształy przestaną istnieć. Zniszczymy je. Do tego użyjemy ich, żeby jednocześnie pozbyć się największej kolekcji hextechowych kryształów. Zdetonujemy je w połowie drogi między Zaun a Piltover. Dzięki temu obydwie strony stracą amunicję. Nikt nie będzie w stanie zasilać armii, a tym samym prowadzić wojny. No, wszystko super, ale co zrobimy, żeby eksplozja przy okazji nie skrzywdziła niewinnych ludzi? Cóż, tego nie da się uniknąć. Ale przynajmniej Syntixi zniknie na zawsze. I nie wywoła wojny. Czyli zagoniłeś mnie do tego całego durnego szukania kryształów, żeby ci źli nie budowali broni Syntixi, a teraz mi mówisz, że ty zrobisz z nich jeszcze większą broń? Nie. To nie jest broń. To manewr strategiczny. Serio? Nie mogę w to uwierzyć. Nie ma mowy, nie pozwolę ci zabrać tych kryształów. Taki chcesz być? Dobra, rób po swojemu. Dobra, co on robi? Okej. Nie pomagasz, wiesz? A! Co on robi? Jest! Ty trolujesz, chopie. Mhm. Nie potrzebuję tego. Aha, dobra. Okej, okay, co on robi? Nigdy nie słuchasz. Aha, no to fajnie. To fajnie. Okej. Dobra, pojedynczy. No dobra. Mhm, dobra. O, fajnie. Dobra, czy muszę to przeskoczyć? A ty zmądrzeć? Aha, dobra. On to robi... kuźwa, w sposób nieprzewidziany teraz. No, fajnie. Fajnie! O, dobra. Aha. Lepiej pójdzie mi samemu. No dobra. Strolowałem. Nie pomagasz, wiesz?
Okej, strollowałem. No przecież go odepchnąłem. No dobra. Ja tak troluję. Dobra, bo on kurwa klona ma. No fajnie. O kurwa. Dobra, Jezus. Czemu to tyle musi trwać? Kondensator nowy, dobra. No bo moc już w sumie zdobyliśmy to, wiadomo. Okej. Okay. Tak po prostu se wstał i nas... zjechał? Gdzie ja jestem? Eko, wybacz mi. Musiałem. Mogę teraz ocalić miasto. Serio? Tylko wszystko zniszczysz. Zniszczysz wszystkich. Musisz przestać myśleć o sekundach. Zacznij myśleć o tym, na co te wszystkie sekundy się składają. Teraz zostajesz ten sam. To nie koniec. Jeszcze nie. Okej. Okay. Węzeł? Aha, tu jestem. Okej. Okay. Wróć do kryjówki. Jak niby mam wytłumaczyć przyjaciołom, że moje przyszłe ja chcę wysadzić bombę Syntaxi w środku miasta? Nie mogę im powiedzieć o przyszłym Eko. To mój problem i ja go ogarnę. Eko, dobrze cię widzieć. Przepraszam, panie Rewek. Nie mogę teraz rozmawiać. Chodzi o dzieciaki, które próbowały mnie okraść. Tess Inks. Widziałem, jak nosiły jakieś wielkie skrzynie w stronę starego teatru Fenloxu. Obawiam się, że planują coś niedobrego. Jasne, sprawdzę, co się tam dzieje. Eko, wszystko w porządku? Coś się stało? Ja ostatnio coś zrobiłem i to bardzo kogoś rozzłościło. Ale ja sam też jestem zły. I nie wiem, jak to naprawić. Łatwo jest winić siebie, kiedy inni cierpią. Ale w ten sposób sam sprawiasz sobie ból. A wtedy obie strony zostają bez pomocy. Właśnie dlatego przeprowadziłem się do Zaun. Potrzebowałem świeżego startu, nowego miejsca, w którym zacznę zarabiać. I pewnego dnia wyruszę odnaleźć moją Orianę. Sam mam ją za co przepraszać. Mieć takiego ojca to szczęście. Okej. Okay. Starozałuński teatr Fenloxów. Czy tam się będziemy musieli teraz udać? Ale najpierw oddajmy Ziggsa. Podziwiam cię, chłopcze. I mamy rzadką część. Okej. Okay. Ziggs ma w głowie pełną ma głowę pełną pomysłów, co zazwyczaj w Zaun stanowi zaletę, jednak inni wynalazcy nie pałają do niego sympatią, co nie za bardzo go obchodzi. Okej. Okay. Nie zdobyliśmy żadnej nowej barwy. W sensie Kaleidosoli. Pewnie w tamtym pokoju była, gdzie z którego wyszłem. No, trudno. Kiedyś do czynienia z kimś, kto ma zupełnie niepoważne spojrzenie na świat? Jasne. Kiedy pracowałam przy kostiumach w Starym Teatrze Fenloxów, był tam taki okropny choreograf, który nie cierpiał ubierać tancerzy w syntetyczne materiały. Że niby... co? No tak, podobna sytuacja. I co takiego zrobiłaś? Musiałam spierać się o to, co moim zdaniem było słuszne. Później okazało się, że zgadza się ze mną mnóstwo osób. Cieszę się, że ci się to udało.
O co by nie chodziło, twój instynkt jest dobrym doradcą, Echo. Dzięki, Eli. Cześć, Echo. A, zobaczmy. Trzeba mieć styl. Barwa o Syntixi. Dobra, weźmy barwę Syntixi. Aha, do kryjówki, czyli na dół. Okej. Okay. Dobra. Chodźmy. O! Red! Co ty taki przybity? Po prostu zakręcony dzień. A ty jakieś plany? Wybieram się właśnie na pokaz Inks. Też powinieneś wpaść! Nie bardzo mam teraz ochotę spędzać czas w towarzystwie. Ach, nie będziesz musiał z nikim rozmawiać. No, nie wiem. Chodzi o Chada, obiecuję, że nie będziesz musiał z nim gadać. Zresztą i tak będzie zajęty występem. No dobra, pójdę. Super, będzie odjazdowo, zobaczysz. Poczekam okay. na ciebie przed teatrem. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Okej. Okay. Dobra. Echo, słuchaj, a może tak do nowej nogi Trevora dorzucić napęd korbowy? Zostanie najszybszym maluchem w Zaun. Będzie wymiatał na wszystkich wyścigach dla zwierzaków. Brzmi uroczo, ale jeśli nie jest gotowy, jego małe serduszko może nie wytrzymać takiego podkręcenia. A nie chcemy zrobić mu krzywdy. Ha, no tak, dobra uwaga. Poza tym, popatrz, no jaki on jest z tobą szczęśliwy. Ja myślę, że wolałby zostać przy tobie. No wiem, puszcza bąki, gdy się cieszy. Tak, pachnie na bardzo szczęśliwego. Dzięki, Echo. Okej. Okay. Dobra, wiem, że... Nie tu. Góry. O właśnie, tu teraz możemy przejść. Czy ja mogę przejść? I mogę... Aha. No dobra. Okej, okay, jest jeden pojemnik. Rzadka część. Okej, okay. Chociaż w sumie przejdźmy tu. Haj, mogę iść tu. Dobra, o, fajnie. Się wrypałem. Dobra. Gdzie ja doszedłem? Nie tu. Mhm. Okej. Okay. Rzadka część. No fajnie. Ja nie mogę. No to nieźle to zrobiłem. No i... Czemu on tam nie skacze? Czemu to jest takie głupie? Dobra, chodźmy w tą stronę. I wejdźmy tam jeszcze raz. Bo definitywnie tam jest jeszcze ten jeden pojemnik. Jak go zdobyć? Czego nie mam? No nie wiem. Dobra, nieważne. Kiedy indziej się zrobi. Na razie tak, chodźmy jeszcze tu na górę. Tu też ostatnio byłem. No właśnie. Fajnie.
Czemu ty bijesz to tam? Fajnie. Chyba, że czekajcie. Dobra, już wiem. Już wiem. Właśnie tak. No i mamy. O, nową rzadką część, czyli nowe gadżety. Nowe schematy. Zobaczmy w sumie. Z ciekawości. Co mamy? Tu zwiększa czas działania ogłuszenia wrogu za każdego wroga trafionego pulsem temporalnym. I to. Drugi skok Echo zamienia się w wirujący atak. O! I to może być fajne. No, chcę to. A mam miejsce. Dodatkowe. No ale to zajmuje 3. Jasny gwint. No dobra. Dobra, nie przyciągajmy ich i... I zróbmy to. Zobaczymy, może się przyda. Jak nie, to się to wyrzuci i tyle. Dobra. O kurde, dobra. Hej, Ranks. Widziałeś może ostatnio pomarańczowe świecące bronie w mieście? Taki jakby Chemtech, tylko że nie. No faktycznie, widziałem parę osób wyposażonych w takie rzeczy. Co to takiego? To... naprawdę nic dobrego. Bądź ostrożny, jeśli trafisz na kogoś z tym dziadostwem. Jasne. Wszystko git? Trochę jesteś roztrzęsiony. Tak, jest spoko. Chyba po prostu muszę się trochę porozciągać. Dbaj o stawy, stary. Inaczej po tobie. Łapię. Okej. Okay. Idziemy. Aha, niczego się nie nauczę. No dobra. Niczego się nie nauczę. Aks, ty dobrze ogarniasz, co się dzieje w Zaun. To z Poindestrów jest twoim zdaniem najgorszy? Ha, ciężkie pytanie. Zarkon z pewnością jest najbardziej zapracowanym Hembaronem i nie ma wielu przyjaciół nawet w Zaun. Oczywiście mamy też nasze słynne bliźniaki. Głównie przysiadują w Piltover, ale są uosobieniem najgorszych stron obydwu miast. Żadna niespodzianka. W ciągu ostatnich lat imię Poindestrów wypadło z łask. Nie do końca wiem, co to może świadczyć o Zaun. Hej, to my tworzymy to miasto. Nie oni. Widzimy się wkrótce. O bliźniakach Poindest krążą naprawdę niezłe historyjki. Okej. Ładunek. Wie, gdzie mnie szukać. Przewinięcia. Tragedia Poindestrów. Dobra, do przeczytania. Okej. Okay. 3 artefakty zostały. Spotkaj się z Red pod teatrem Fenloxów, czyli tu, gdzie wtedy byliśmy. Dobra. Kryjówce wszystko mamy. Ale ja wiem, że... No nieważne. O! Ale to jest fajne teraz. Taki skok. No, tam jest skrzynka. Tylko jak się do niej dostać? Nie. No tu jest coś. Definitywnie widać, że tu coś jest. Właśnie jakby przejście tu miało być. No tu u góry też nie. A fajnie jest na tak obrotowy.
No dobra. Ile mamy czas? Dobra. Czekajcie chwilę.